Dzień dobry. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje obraz w kserokopiarce cyfrowej? To jest ostatnie miejsce, gdzie świeci lampa, gdzie obraz trafia taki prawdziwy, zeskanowany z szyby. To jest soczewka. A dalej, za soczewką, znajduje się płyta. Już dalej obraz trafia do maszyny przy pomocy kabla. Ok? Tutaj znajduje się nasz obraz. Jak to jest możliwe? Ciekawa sprawa. Otóż soczewka, rozepnijmy to, soczewka przerzuca obraz na czytnik CCD. I on robi razem z takim małym procesorem całą robotę. Teraz pokażę Wam, jak wygląda ten czytnik CCD. Nie możecie tego wyjmować z kserokopiarki, bo ten element zawsze jest spozycjonowany przez fabrykę. Dlatego tu jest biała farba, która zaznacza, gdzie były śrubki. I tego nie należy odkręcać. Ale to jest moduł z Ricoha MPC3003. Ja już tej maszyny nie potrzebuję, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Co mamy dalej? Rozkręcamy. Wyjmiemy soczewkę. Są zwykłe śruby. A soczewka nam się przyda w dalszej części filmu, sami zaraz zobaczycie. Dobrze. Mocowanie soczewki. I to jest nasza soczewka. Śmieszne, co? Ale ona, zaraz ją wykorzystamy tam do czegoś. Zmienimy to. Jeszcze się trzyma. Chyba odkręcę te. O, wyszło, super. To jest mocowanie soczewki, więc to jest nam może niczego niepotrzebne. A tutaj już widać ten czytnik, który zczytuje obraz. To jest świetna rzecz. Jeszcze odkręcimy jedną blachę. No tak, bardzo ciekawe, zobaczcie. Całą robotę w kserokopiarce robi właśnie ten czytnik. On przetwarza obraz analogowy na obraz cyfrowy, który wychodzi już tą wtyczką w postaci sygnału. Fajne. Warto, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest w maszynie. Nie potrafię wytłumaczyć jego działania, bo producenci nie przedstawiają dokładnie informacji tego typu. Co my tu jeszcze mamy? Jakąś wklejkę. Ale pod tą wyklejką nie ma już żadnych skarbów. Nie, to jest tylko zabezpieczenie przed masą, bo tutaj były metalowe elementy. No dobrze, to wezmę teraz szkło powiększające i zobaczycie, co jest tutaj, co się tutaj dzieje. Tak właśnie wygląda ten czytnik. To jest chyba najciekawsza rzecz w
serokopiarce, więc chciałem wam to po prostu pokazać jako zwykłą ciekawostkę. Możemy jeszcze tutaj rzucić okiem na płytkę, jak ona jest fajnie zrobiona. Znowu wykorzystam tą soczewkę. Także to taka fajna sprawa. Warto wiedzieć, jak to wygląda, jak kserokopiarka jest skonstruowana. Pozdrawiam serdecznie.